prezes Karnowski, niczym prezes Kaczyński, natychmiast przeciął spekulacje, sprawy personalne zostały załatwione i poszły zwolnienia, ale to nie jest odpowiedź na nasz problem, który tutaj nam się pojawił. To pendolino między Warszawą a Trójmiastem, Katowicami, Krakowem, Wrocławiem, tak. To oczywiście była sprawa kusząca, tym bardziej, że tak wiele czasu na ten temat poświęciliśmy. I taka właściwie wydawałoby się strasznie podstawowa sprawa, czyli może i najważniejsza, a jednocześnie podstawowa sprzedaż biletów. I coś tutaj jednak nie wyszło, pan prezes Janiszewski. Znaczy ja mam uwagę tego rodzaju i to nie chodzi tylko o sytuację z Pendolino, ale z kilkoma innymi, że tak powiem, programami komputerowymi. Ma to coś wspólnego, przynajmniej w Polsce, tak jak ja przyjmowałem, mianowicie ja mam wrażenie, że my mamy tendencję do odkrywania Ameryki po raz kolejny, zamiast kupować sprawdzone systemy. Ja dam taki przykład, mianowicie w swoim czasie kupiłem Kindla i od czasu do czasu kupuję książki z tej księgarni Kindla. Raz zalogowany, gdzie wypełniłem tam to odpowiednie rubryczki, system już od ponad roku działa automatycznie. Znaczy nie muszę po raz kolejny wprowadzać swoich danych, żeby się jakoś uwiarygodnić. Jest również jedna z polskich elektronicznych księgarni, która bardzo się mocno ostatnio reklamuje i zakup z tejże księgarni też książki na tego Kindla jest drogą przez mękę. Ja po prostu przestałem kupować, bo po cholerę mam tracić prawie godzinę czasu, żeby się zalogować i ściągnąć plik na swój aparat. Jeżeli Amazon i Kindle potrafi to rozwiązać w sposób bezproblemowy, to ja nie bardzo rozumiem, dlaczego polska elektroniczna księgarnia tego nie potrafi. No trzeba kupić system, wtedy też będzie działało. Ja sądzę, że w przypadku PKP była sytuacja podobna. Ja od czasu do czasu kupowałem bilety w systemie elektronicznym PKP przed Pendolino i zawsze było to połączone z dosyć takim nieprzyjaznym dla użytkownika systemem. W związku z tym mam apel i również do nieszczęsnej Krajowego Biura Wyborczego. Kupujcie sprawdzone systemy, a nie eksperymentujcie na żywym organizmie klienta czy wyborcy.